Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Miłkach udowodnił, że kultura przez duże K może również zaistnieć i w małych miejscowościach. Pierwszym punktem programu tegorocznej edycji Art Ex Libris było otwarcie wystawy grafik z kolekcji giżyczanina Dariusza Matyjasa. Grafiki autorstwa profesora Andrzeja Strumiło zostały wykonane jako ilustracje do wierszy Czesława Miłosza, które pisarz napisał w 2002-2003 roku. A drugi cykl są to psalmy, które Czesław Miłosz z hebrajskiego tłumaczył w 1979 roku. Szczególnie ciekawy i barwny, ilustratorski jest ten cykl właśnie psalmów. Andrzej Strumiło namalował 18 obrazów wielkoformatowych, 2 metry na metr, aby uświetnić odremontowanie, odmalowanie Sejneńskiej kaplicy w 1988 roku. W samo południe w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski rozbrzmiały dźwięki muzyki Bacha i Mozarta. Zespół kameralny Diapazon z Poznania zachwycił zgromadzoną publiczność. Jest już to 5. edycja tej imprezy. Mam nadzieję, że Państwu się podoba i widząc po frekwencji, po odbiorze tego dzisiejszego koncertu i koncertów poprzednich, mam nadzieję, że tą imprezę będziemy kontynuowali. Postaram się, żeby w przyszłym roku ta promocja była jeszcze większa, aczkolwiek wiele osób, które dzisiaj było tutaj na koncercie kameralnym, było również i z Giżycka, i turyści, a także mieszkańcy Miłek, ale miejmy nadzieję, że z każdym rokiem ta impreza będzie się rozrastała i będzie coraz większy grono odbiorców.